Lodówka. W czwartek zaraz po obiedzie, kiedy ludzie wyjęli lodówkę z ciężarówki, tata zaczął krzyczeć. Bledur! Bledur! Chodź szybko! Pan Bledur, nasz sąsiad, wybiegł z domu i wyglądał śmiesznie jak nie wiem co, bo pod szyją miał zawiązaną serwetkę. Co się stało? Zapytał. Co się dzieje? Kupiłem lodówkę, oznajmił tata. Najnowszy model. I dlatego odrywasz mnie od obiadu? Spytał pan Bledur. Chyba ci gorzej, biedaku. Chodź do kuchni, powiedział tata. Zobaczysz, jak ją rozpakujemy. Jest fantastyczna, olbrzymia. Dobrze, powiedział pan Bledur. Wleź do tej swojej lodówki i napełnij ją wodą, a jak się zamrozisz, przyjdę ją zobaczyć. Przemawia przez ciebie zazdrość, powiedział tata. Ale nie szkodzi. Dziś wieczór, jak wrócę z biura, poczęstuję cię aperitifem z tyloma kostkami lodu, ile tylko zapragniesz. Pan Bledur wzruszył ramionami i poszedł z powrotem do domu. Kiedy ludzie skończyli zdejmować tekturę, która była dookoła lodówki, pokazali nam, jak się ją uruchamia, jak się wkłada rzeczy do środka i jak się wyjmuje kostki lodu. A potem tata wyszedł razem z ludźmi i powiedział nam, mamie i mnie, że postara się wrócić wcześniej niż zwykle. W naszej nowej lodówce okropnie fajne jest to, że w środku ma światło. Mama mi wytłumaczyła, że światło pali się tylko wtedy, kiedy drzwiczki są otwarte. A potem włożyła rzeczy do lodówki i poszła się ubrać, żeby iść na miasto po sprawunki. Żebym nie siedział w domu sam i miał się z kim pobawić, mama pozwoliła mi zaprosić Alcesta. Alcest to mój dobry kolega ze szkoły. Zawsze się fajnie wygłupiamy. A kiedy Alcest przyszedł, mama powiedziała: możliwe, że wrócę późno. Zrobiłam wam kanapki, leżą na stole w kuchni. Bawcie się dobrze i bądźcie grzeczni. Mama mnie pocałowała, poklepała Alcesta po policzku, wytarła sobie rękę i wyszła. W co się bawimy? Spytał Alcest. Chodź zobaczyć moją nową lodówkę, powiedziałem. Twoje co? Zapytał Alcest. Moją nową lodówkę, powtórzyłem. Ostatni model. Ze światłem, które zapala się w środku. Jak w sklepie z wędlinami, ucieszył się Alcest. I poszedł ze mną do kuchni. Otworzyłem drzwiczki lodówki, otwierają się bardzo lekko i Alcest powiedział: o rany, niesamowite, ale wy macie jedzenia. Widziałeś światło? Spytałem. Tak. O jajka i kawałek tortu czekoladowego, powiedział Alcest. A najfajniejsze, pochwaliłem mu się, że jak się zamknie drzwiczki, światło gaśnie. A to o tam, spytał Alcest, to nie jest pieczeń? No i widziałeś, powiedziałem, drzwiczki zamykają się prawie same. Pchnąłem drzwiczki i bach. Zamknęły się trochę tak jak drzwiczki w samochodzie taty, nie licząc tych po jego stronie, tam gdzie był wypadek. Ale to było z winy tamtego, chociaż policjant mówił, że to wina taty. Alcest chciał wypróbować drzwiczki i je otworzył. Mieliśmy fajną zabawę. Ja zamykałem drzwiczki, pach, a Alcest je otwierał. A potem Alcest zgłodniał, więc zjedliśmy kanapki, które nam zostawiła mama. I Alcest powiedział, że przyniósł swój samochodzik i że możemy urządzić wyścigi u mnie w pokoju na podłodze. Ja wolałbym dalej patrzeć na lodówkę. W pokoju urządziliśmy masę wyścigów, a potem robiliśmy wypadki, kładąc na dywanie książki. Potem żeśmy rozłożyli szyny od kolejki elektrycznej i bawiliśmy się lokomotywą i wagonem, który mi został, tym, co ma jeszcze wszystkie koła. Oczywiście mój pociąg nie jeździ na prąd od czasu, jak strzeliła ta wielka iskra, kiedy tata się nim bawił. Ale popycha się lokomotywę, ręką woła tutut, tutut i proszę wsiadać. No i jest fajna zabawa. Alcest powiedział: ty nie myślisz, że można by zjeść kawalątek tego tortu, który jest w twojej lodówce? Kiedy zeszliśmy do kuchni, nie trzeba było otwierać lodówki, bo zostawiliśmy ją otwartą. Zgrabnie odcięliśmy palcami po kawałku tortu dla każdego, a to co spadło, wytarłem z pieczeni chusteczką. A potem Alcest zapytał:
A co się robi, żeby w twojej lodówce zgasło światło? No, odpowiedziałem, zamyka się drzwiczki. A jeśli chcesz mieć otwarte drzwiczki i żeby nie było światła? Spytał Alcest. No, nie wiem, powiedziałem. Pewnie jest jakiś trik. Próbowaliśmy, ale nic z tego. Za każdym razem, jak żeśmy otwierali drzwiczki, pyk, światło się zapalało. To było denerwujące. Aż w końcu wymyśliłem. To tak jak z kolejką elektryczną, powiedziałem. Wystarczy wyciągnąć wtyczkę. Pokaż, powiedział Alcest. Więc wyciągnąłem wtyczkę z kontaktu i wtedy, jak otworzyłem drzwiczki lodówki, światła nie było. Dobrze pomyślane, powiedział Alcest. A potem usłyszeliśmy, że wraca mama, więc szybko zatrzasnęliśmy lodówkę i wyszliśmy z kuchni, bo mama nie lubi, jak się tam bawimy. Szczególnie z Alcestem. I jak, chłopcy, dobrze się bawiliście? Spytała mama. Powiedzieliśmy, że tak. A potem Alcest podziękował mamie za kanapki i powiedział, że musi wracać do domu na podwieczorek. Alcest sobie poszedł, a mama kazała mi przymierzyć sweter, który mi kupiła i który jest dosyć fajny, nie licząc za długich rękawów i kaczuszek dookoła. Jeżeli chłopaki je zobaczą, to znowu się pobijemy. A potem poszedłem pobawić się jeszcze w swoim pokoju. Dopiero kiedy wrócił tata, przypomniał mi się numer ze światłem w lodówce. Zbiegłem na dół do kuchni, włączyłem z powrotem wtyczkę i poszedłem pocałować tatę, który był z panem Bledur. Chodź, Bledur, powiedział tata. Pokażę ci nowy patent do wyjmowania kostek. Ale kiedy tata otworzył lodówkę, miał niewyraźną minę. Coś podobnego, zawołał. Woda nie jest nawet zimna, chociaż lodówka pracuje na maksimum, a masło jest całkiem miękkie. Pan Bledur stał oparty o zlew i tak się śmiał, że aż dostał czkawki. Tata zadzwonił do sklepu, gdzie kupił lodówkę i krzyczał, że jeśli jutro rano nie przyjadą wymienić mu lodówki na nową, to zrobi okropny skandal. Był bardzo rozgniewany. I miał rację. No bo co w końcu, kurczę blade? Światełka, które się zapalają po otworzeniu drzwiczek, są bardzo ładne. Ale jeżeli lodówka nie wytwarza lodu, to jaki z niej pożytek, co?